Aneta Czaban, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Fama w cośrodowej audycji z naszym ekspertem, doktorem Krzysztofem Pakosińskim, lekarzem rodzinnym z naszego regionu. Przypomnę, na co dzień pracującym w szpitalu w Busku-Zdroju, w powiatowym szpitalu, ale także w poradni w Chmielniku oraz w Kielcach. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy Radia Fama. No dziś oczywiście te bieżące tematy covidowe poruszymy, jak wygląda sytuacja w naszym regionie, ale też może troszkę jednak warto porozmawiać, jak wygląda nasz stan psychiczny właśnie w związku z pandemią, w związku z tym, co się dzieje w tym momencie. Wiem, że pan również na pewno ma kontakty z pacjentami i na takie tematy rozmawia. Zapewne no nie jeden taki przykład tutaj mógłby pan podać. Jak pod tym kątem też wygląda sytuacja, powiedzmy? Tak, dokładnie. Nawet przed chwilą rozmawiałem z jedną z pacjentek, która przebywa w tym momencie na izolacji od kilku dni. I tutaj no, nawet powiedzmy przebieg infekcji jest lekki, przebywa ona w domu, natomiast no tutaj ten stan psychiczny niestety bardzo się pogorszył. To jest właśnie to, że ta izolacja, zamknięcie na kilka dni dla wielu z nas jest jednak dużym stresem. Pomijając to, że już od półtora roku żyjemy w nowej rzeczywistości, w stanie pandemii i tutaj też niestety odbija się to na naszym zdrowiu psychicznym. No my jako lekarze patrzymy głównie na ten fizyczny aspekt zdrowia człowieka, natomiast nie możemy pomijać całej tej sfery psyche, czyli tego, co się dzieje w naszym mózgu, w naszej głowie. To też ma duży wpływ na nas i na nasz stan zdrowia, także no, jako lekarz rodzinny też staram się do tego podchodzić całościowo i dlatego może też takie zainteresowanie medycyną rodzinną. A co konkretnie, panie doktorze, na przykład taka pacjentka powiedziała panu przed momentem, bo jestem ciekawa właśnie, o co ludzie się martwią, czym się najbardziej tutaj przejmują w tym momencie, co ich trapi w takiej chwili? To znaczy to co obserwujemy od półtora roku, wie pani, no niestety taki stan ciągły stresu, zagrożenia, strachu o własne zdrowie, o zdrowie bliskich, o to, czy się zarazimy. No a jak się zarazimy, to jak się to skończy? Tym bardziej, no jeżeli przebywamy w zamknięciu przez kilka dni, nawet we własnym mieszkaniu, ale bez możliwości wyjścia, no tutaj niestety bardziej skupiamy się na swoim wnętrzu, na tym, co przeżywamy wewnętrznie. Nie ma tych zajęć codziennych, które nam, że tak powiem, odwracają myśli od takich złych przemyśleń. Na pewno to, co opisują psychiatrzy, psychologowie od półtora roku, czyli wzrost takich zaburzeń depresyjnych, obniżony nastrój, poczucie lęku, zaburzenia lękowe. To się wszystko nasiliło, więcej osób zgłasza się do psychiatrów, psychologów z takimi problemami. Też u części osób zaobserwowano objawy zespołu stresu pourazowego. To się wcześniej opisywało taką jednostkę chorobową, na przykład u weteranów wojennych, którzy wracali do domu w jakichś ciężkich przeżyciach wojennych, czy osób, które przeszły tego typu traumatyczne sytuacje. Tu podobne objawy możemy obserwować u części osób, które czy to przeszły chorobę, czy przeszły izolację. Także no na pewno we wszystkich opracowaniach psychiatrów, psychologów tutaj zaznacza się, że wzrosła ilość tego typu zaburzeń, tego typu problemów psychicznych. Poradnie psychologów, psychiatrów są przepełnione pacjentami z tymi problemami. Także no, ta kobieta, z którą rozmawiałem, no codziennie mam takie rozmowy. Dużo pacjentów już mamy ze stwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku COVID-19, którzy przebywają na izolacji 10 dni, załóżmy, jeżeli na kwarantannie to 14 dni. Sporo osób dzwoni właśnie nie z takimi typowo fizycznymi dolegliwościami, tylko już po prostu skarżą się, że ciężko im wytrzymać zamknięcie, że właśnie to wszystko, co mówiliśmy, obniżony nastrój, zaburzenia lękowe, problemy ze snem, zgłaszają takie dolegliwości. No ja tutaj się nie czuję do końca kompetentny, zalecam zawsze kontakt z psychologiem, są określone infolinie dla tych osób i tu przede wszystkim też zachęcam do korzystania z porad i z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Nie ma się czego wstydzić. Panie doktorze, no myślę, że wystarczy po prostu przypomnieć sobie też ten czas z półtora roku temu, kiedy to pan był na takiej właśnie izolacji, kwarantannie, jako jeden z pierwszych w ogóle w Polsce, bo wtedy nikt nie wiedział tak naprawdę, co to jest. No i przecież przeprowadzaliśmy wtedy, pamiętam chyba nawet codzienne audycje, takie relacje bezpośrednio, no właśnie co to takiego, jak się człowiek czuje, kiedy jest zamknięty w domu, kiedy nie może wyjść, kiedy co chwila przyjeżdża do niego policja, kontroluje, czy on jest w domu, czy go nie ma. To też było bardzo trudne wtedy dla pana. No teraz można powiedzieć, że no i pan, i ja, i wiele osób, którzy już przeszli tą całą sytuację, no to troszkę jesteśmy takimi weteranami w tym wszystkim, no ale te osoby, dla których to jest po raz pierwszy, no to jest to nowość i oni no, przeżywają pewnie to samo, prawda? I stąd też te wszystkie traumy, które w tym momencie no, są zgłaszane lekarzom. Dokładnie tak, no każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma tak samo zbudowany mózg, każdy z nas przeżywa takie same emocje w ciężkich sytuacjach.
sytuacjach. Także to, co pani wspomniała, no, te nasze rozmowy, które się zaczęły od tej mojej kwarantanny. No rzeczywiście, no ja powiem tak, no we własnym domu człowiek czuje się jak więzień, nie może wyjść, jest zamknięty. No powiedzmy dzień, dwa pierwsze nie były takie złe, potem jednak no, pojawiają się te złe myśli, na pewno obniżony nastrój, na pewno lęk o to, co będzie. No ja całe szczęście wtedy no, byłem na kwarantannie i nie zaraziłem się, natomiast no człowiek obserwuję codziennie no, w mediach, co się dzieje, jak inni ludzie ciężko przechodzą zakażeni tą chorobę, czy nawet umierają. I tutaj no, różne myśli są w głowie, także ja powiem pani, wydawało mi się zawsze, zanim się rozpoczęła ta cała pandemia, że mam naprawdę mocną psychikę. No, lata spędzone na dyżurach ciężkich w szpitalu, czy w karetce pogotowia, gdzie wiele było sytuacji stresujących, ale jakoś zawsze sobie z tym radziłem. No tutaj muszę powiedzieć, przyznać się, że pierwszy raz musiałem też skorzystać z pomocy psychologa i nie ma się tutaj czego wstydzić. Zachęcam każdego, bo czasami to naprawdę pomaga i jeżeli ktoś nie radzi sobie z takimi negatywnymi emocjami, z tą całą izolacją, jest to naprawdę dobry sposób, żeby przez to przejść. Są określone infolinie, linie wsparcia. No jedną z nich możemy podać na koniec audycji dla takich osób. Także każdy jest człowiekiem, każdy ciężkie, stresujące sytuacje przechodzi praktycznie tak samo. No tutaj musimy robić wszystko, żeby jednak pozostało to z jak najmniejszym uszczerbkiem na naszej psychice, a więc rozmowa z psychologiem, który nam powie, doradzi, jak sobie radzić z taką ciężką sytuacją. Są na to sposoby, sam się o tym przekonałem. No i zachęcam każdego, nie ma się czego bać, czego wstydzić. Naprawdę to pomaga. A są jakieś statystyki w tej kwestii właśnie, jak to wygląda, ten wzrost problemów psychicznych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, jeżeli chodzi właśnie o ten czas pandemii? Są już takie opracowania tutaj przez Polską Akademię Nauk, pierwsze takie statystyki i doniesienia zagraniczne. Wiele towarzystw psychiatrycznych, które prowadzi takie statystyki, no to musimy też rozgraniczyć takie dwie grupy. No pierwsza grupa to są osoby, które już wcześniej leczyły się psychiatrycznie, miały problemy psychiatryczne. Tutaj no, da się zaobserwować, że jednak u większości tych osób, nawet jeżeli wcześniej przechodziły te swoje schorzenia, w sposób łagodny sytuacja pandemiczna spowodowała, że u wielu z nich doszło do zaostrzenia choroby, nie wytrzymują tego stresu i objawy psychotyczne się nasilają. No i osoby, które nigdy wcześniej nie miały takiego problemu, tego typu problemów, jednak no te półtora roku nowej rzeczywistości wyzwoliło no też pewne problemy psychiczne u sporej ludzi, sporej liczby osób. Na pewno obserwuje się u dzieci, u nastolatków zwiększoną liczbę pacjentów z tego typu problemami. No tutaj niektóre doniesienia już mówią, że około 40% nastolatków ma problemy na przykład typu zaburzeń depresyjnych, problemy z koncentracją, problemy co za tym idzie z nauką. Nauka zdalna też sama w sobie no, nie zastąpi takiego codziennego kontaktu z rówieśnikami w grupie, także tutaj na pewno wszystkie doniesienia nam potwierdzają, że no jest to duży problem i że tego typu pacjentów przybywa. Nie wiem, czy też pan się z tym spotyka, że w takim czasie, właśnie tym złym czasie, niektórzy próbują po prostu pójść gdzieś w różnego rodzaju używki, nałogi, a to przecież chyba nie jest metoda ani sposób na leczenie naszych tutaj zaburzeń emocjonalnych w tym momencie, prawda? Tak, no też to się da zaobserwować. Niestety to jest to, o czym mówiłem, że jednak lepiej skorzystać z porady specjalistów, psychologów, psychiatrów. Niestety wielu z nas obawia się przyznać przed otoczeniem, przed samym sobą, że sobie nie radzi, że powiedzmy no jest duży lęk jeszcze przed taką stygmatyzacją, że u kogoś stwierdzono zaburzenia psychiczne. Wstydzimy się tego, chociaż nie powinniśmy. Są to normalne choroby, tak jak choroby fizyczne, tak i tutaj są odpowiednie leki, są odpowiednie sposoby, żeby jakoś przez to przejść. Wielu niestety unika tego, próbuje takiego samoleczenia, no w najprostszy sposób poprawić sobie samopoczucie, na przykład poprzez alkohol czy innego typu używki. Tutaj no, też statystyki pokazują, że przez ostatnie półtora roku no, ta wzrosła na pewno sprzedaż alkoholu w naszym kraju. No tutaj co do innych nielegalnych używek, no nie mamy statystyk, natomiast no, też widać to i na izbach przyjęć w szpitalach i u psychiatrów, którzy zajmują się, i psychoterapeutów zajmujących się problemem uzależnień. No nie jest to dobry sposób
sposób odradzam każdemu. Jeżeli już zaobserwujemy u siebie pewne objawy uzależnienia, to też powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty, do psychoterapeuty. No i tutaj powracamy do tego głównego zdania, być może zdania najważniejszego, że nie wstydzimy się skorzystać, prawda, z porady psychologa czy też psychiatry, jeżeli naprawdę czujemy, że jest taka potrzeba. Dokładnie tak. Myślę, że jeszcze na temat uzależnień, no tutaj poruszaliśmy odnośnie uzależnienia od telefonów, na przykład od smartfonów u młodzieży. Pewnie do tego jeszcze będziemy wracać, bo jest to no szeroki, no ważny temat w tym momencie, także na pewno taka audycja jeszcze będzie. Także no temat jest szeroki, myślę, że raz na jakiś czas oprócz tych audycji takich typowo chorobach dotyczących naszego ciała, organizmu, będziemy też poruszać tę sferę psychiczną. Myślę, że to jest ważne. Wspomnijmy o tej infolinii, o której pan mówił do psychologów. Jeżeli pan ma takie dane, to bardzo prosimy. Tak, to jest taka linia ogólna Polska, Centrum Wsparcia takiego psychologicznego, bezpłatne oczywiście, czynna całą dobę dla osób w stanie takiego kryzysu psychicznego. Jeżeli już naprawdę bardzo źle się czujemy psychicznie, nie dajemy sobie rady, no to wtedy warto zadzwonić. I to jest numer telefonu 870 i 4 dwójki na końcu. 874 dwójki. To oczywiście jeszcze udostępnimy pewnie na naszych profilach i Państwa radia, i na moim. Także jest to jakaś, powiedzmy, forma ratunku dla tych osób, które już sobie nie są w stanie poradzić same z emocjami, ze swoją psychiką. No a teraz, panie doktorze, proszę opowiedzieć, jak wygląda bieżąca, obecna sytuacja w tym tygodniu, jeżeli chodzi o nasz region, czy coś się zmieniło, na przykład po poprzednim weekendzie, bo przed nami kolejny długi weekend, ten ze Świętem Narodowym, natomiast za nami weekend ze Świętem Wszystkich Świętych, no i tutaj też lekarze się obawiali, że ten wzrost nastąpi, nie tyle po kontakcie naszym na cmentarzach, no bo tam wiemy, że ta przestrzeń, no ale tutaj obawiano się o to, że wiadomo, to jest taki dzień i takie dni, kiedy lubimy również po wyjściu z cmentarza spotkać się gdzieś w gronie rodzinnym, przyjaciół, bo cały rok zwykle nie mamy na to czasu, no i że wtedy no, możemy się troszkę niestety pozarażać bardziej niż zwykle. Jak to wygląda w tej chwili? Powiem pani w ten sposób, że miniony tydzień jeszcze nie zaobserwowałem jakiegoś tutaj na naszym terenie znacznego wzrostu zachorowań. Utrzymuje się ten na stałym poziomie. No, jest duży, ale jeszcze mnie nie widać tego skoku po świętach. No teraz dopiero najbliższe dni pokażą. No tutaj te 8-9 dni minęło od tych naszych spotkań i przez te 8-9 dni dopiero infekcje się rozwijają, mogą dawać objawy, więc no najbliższy tydzień pokaże, jaki to miało wpływ. A nadal dużo zakażeń, nadal sporo pacjentów testujemy codziennie w ośrodku. Większość niestety pacjentów podatnych, ciężko przechodzących infekcje, to pacjenci niezaszczepieni, więc apel w dalszym ciągu o to, byśmy się szczepili. No i na razie, no, że tak powiem, nic nie wskazuje na to, żeby ilość zachorowań spadała, więc na razie chyba jesteśmy w tym szczycie czwartej fali. Czy ludzie szczepią się trzecimi dawkami? Ci, którzy oczywiście już mogą, u których minęło pół roku od dwukrotnego zaszczepienia, jak tutaj to pan obserwuje? Tak, no tutaj dużo osób pyta, dużo osób się zapisuje na te szczepienia. Wiadomo, że to musimy odczekać 6 miesięcy od drugiej dawki, więc zalecamy wtedy, żeby w tym okresie się te osoby zgłaszały, a ci, którzy już mogą, są zapisywani. Jak tylko dostajemy odpowiednią ilość szczepionek, wzywamy takie osoby i szczepienia są podawane. Nie słyszałem na razie o jakichś ciężkich powikłaniach poszczepiennych czy odczynach poszczepiennych u naszych przynajmniej pacjentów, więc no nadal będę podtrzymywał tą opinię, że jest to szczepionka bezpieczna i może nas uchronić przed najgorszym. Też dokładnie mam takie dane, przyznam szczerze, że u mnie w mojej rodzinie wszyscy seniorzy już zostali zaszczepieni trzecią dawką. No oni już mogli, ponieważ minęło to pół roku. No i też każdy z nich czuje się bardzo dobrze i fizycznie, ale też i psychicznie, co ważne. A to jest niezwykle istotne, no jak słyszymy choćby po tej dzisiejszej audycji. Panie doktorze, na koniec jeszcze jedna rzecz, bo chyba cały czas nie rozróżniamy i nie do końca rozumiemy, co to jest izolacja, a co to jest kwarantanna, prawda? Nadal wiele osób myli te pojęcia. Tak, to musimy rozgraniczyć, bo nawet widzę, że część osób do środowiska medycznego tutaj ma czasami problemy, a to trzeba... Zresztą nawet ja dzisiaj chyba kilka razy tutaj użyłam tego słowa zamiennie, a to jest jednak błąd, prawda? Ale celowo to zrobiłam, żebyśmy to teraz mogli wyjaśnić. Tak, no w takim potocznym języku powiedzmy używamy tego zamiennie, nie zastanawiamy się nad tym jakimś głębszym sensie, natomiast no tak typowo z medycznego punktu widzenia izolacja jest to jak sama nazwa wskazuje, odizolowanie osób, u których występują już objawy infekcji, czyli osób już chorych z potwierdzonym zakażeniem, z dodatnim wynikiem testu w kierunku obecności wirusa. I tutaj izolacja trwa 10 dni od dnia uzyskania dodatniego wyniku, badaniu już to antygenowym, czy już w tym badaniu PCR.
Natomiast kwarantanna jest to też, można powiedzieć, odizolowanie osoby. Natomiast osoby, która nie ma objawów, nie ma dolegliwości, może nawet nie być chora w danym momencie, ale miała kontakt z osobą zarażoną, która potencjalnie mogła jej przekazać wirusa, i wtedy mówimy o kwarantannie, czyli w tym przypadku COVID-19 trwa to 14 dni i przez te 14 dni obserwujemy, czy objawy infekcji się rozwiną, czy osoba była zakażona. No jeśli nie, to po 14 dniach bez dolegliwości można taką osobę zwolnić z kwarantanny. Oczywiście nikomu nie życzymy ani jednego, ani drugiego, natomiast no niestety w tym momencie coraz częściej już no, osoby są wysyłane właśnie na izolację bądź na kwarantannę. Panie doktorze, no to dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. No i zapraszamy oczywiście na audycję już za tydzień o tej samej porze. Naszym gościem był dr Krzysztof Pakosiński, lekarz rodzinny z naszego regionu, z poradni w Mielniku, w Kielcach, a także ze Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju w naszym świętokrzyskim regionie. Dziękuję panie doktorze serdecznie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.